Siemanko wszystkim, Hubert Miściewojewski, MMA Bądź na Bieżąco, a razem ze mną Don Casio z pasem. Witam wszystkich bardzo gorąco. Casio, no weź nam coś powiedz o tym pasie, no zajebisty pas. No Don Casio, król, jedyny prawdziwy mistrzowski pas w Fame MMA. Mamy mistrzów, co zdobywają pasy w pierwszych walkach, potem ich nie bronią. Uważam, że no co to za mistrz. Okej, no nie wiem, jak można zdobyć w pierwszej walce, to okej. No niech jeszcze to ujdzie. Możemy na tyły, to pokazać ten do kamery? No całej panie. Okazałości? Zobaczcie. Fame MMA. Król jest napisany na środku. I tu jest Fame, tak. Słuchaj, ale Marcin Najman, jak się go spytałem, czy chciałby odebrać ci ten pas, powiedział mi, pokazał mi swój pasek i powiedział, że jego jest tyle samo warty, co ten. No, tak jak widać, właśnie wyzywa od Meneli i tak dalej, a kurwa w tych samych ciuchach od pierwszej konferencji, kiedy się tu znalazł. Więc wiesz, on chyba trenuje nawet w tych ciuchach. Więc no co ja ci mogę powiedzieć, kurwa? Warte to, wiesz, i tak jak jego słowa są dużo warte, tak jego pasek. Casiusz, ale przyznaj, że ty wziąłeś się za treningi, to ostro, śledzę twój Instagram, no i nie powiesz, że nie. No tak, tak jak mówiłem, od 1 listopada zapierdalam, jestem codziennie dwa razy na sali. W piątek miałem ostatni sparring, półtora rundy chłopak wytrzymał. No i to gabarytów El Tosta właśnie. I to. Znokautowałeś go, czy kondycyjnie go zajechałeś? Po prostu... Przegrał. Powiedział, że się źle czuje. Okej. Okay. Słuchaj, Casio, twoim chyba największym atutem jest kondycja, co? Jak sądzisz? No, tu w tej walce, no to wszystko jest atutem moim, no bo i jestem lepszy kondycyjnie i technicznie. No jesteś dużo wyższy też, nie? I dłuższy zasięg. No, dużo wyższy to może nie, no ale jestem w każdym aspekcie lepszy od tego Szocha, więc... Słuchaj, no ale bijecie się w małych rękawicach, no bądź co bądź, ja wiem, że uderzenie w małych rękawicach, no są dużo mocniejsze niż w dużych. Druga sprawa, obrona w dużych rękawicach, a w małych rękawicach, no to jest zupełnie inna kwestia, tak? Nie obawiasz się jednak nawet, że jakiś lucky punch wejdzie, wiesz, na szczękę, nie ma zawodników odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni, tak? No nie, bo ja jak przygotowuję się do czegoś, jestem, pomimo że ludzie myślą o mnie różne rzeczy, jak tak jak już... Gdzieś to mówiłem, że ktoś myśli, że poznał mnie już na wylot. 101 twarzy Don Casio. Ja, jak mam coś do wykonania, tak jak wcześniejszych rywali, wiedziałem, że nie wiem, wystarczy to, że sobie w kratkę chodzę na trening i melanżuję. To na nich wystarczy. Na tego też wiem, że to by wystarczyło, ale obiecałem fanom wcześniej, gdzieś tam powiedziałem, że od 1 listopada ostre treningi. To przeanalizowałem to i również na te małe rękawice się przygotowałem. Wziąłem chłopaka gabarytów Marcina i to nie jednego. W małych rękawicach stoczyłem sparring, bo chciałem zobaczyć jako takie i to uważam, że umiejętnościami każdy z tych chłopaków jest dużo lepszy od El Tosta. Więc... No naprawdę, no ja chciałem zobaczyć, czy mnie ktoś trafi z tej małej, a trafił mnie w głowę i nie miałem nawet szumów, więc wiesz, nie, nawet mnie nie zachwiało, więc no ja lubię być w głowie przygotowany, psychicznie zawsze jestem przygotowany, bo się nie obawiam niczego. No i tutaj się przygotowałem też w małych, sprawdziłem, patrzę, kurwa, no niezniszczalny jestem i tyle, no. Słuchaj, no psychicznie to chyba ciebie zniszczyć, no nikt nie może i to trzeba przyznać, ale bolą ciebie czasami takie te słowa, które wyraża Marcin Najman o tobie? Nie bolą mnie, bo jak to by była osoba, która po prostu coś znaczy w sporcie czy w internecie, no to okej, a tak to całe życie się z niego śmieją, no to co on powie albo powtarza tylko Menel, no kurwa jedną, bo wiesz, oni są, mają przygotowany scenariusz, tam wiesz, na początku wybielić trochę swój wizerunek o charytatywny... Myślisz, że tak jest? A, no tak robi, kurwa, przecież od lat. Wybielić swój wizerunek o charytatywnych akcjach powiedzieć, a potem... Jak już dochodzi do konwersacji merytorycznej, wiadomo, ja powiem, on jest na to przygotowany, to już kurwa, o kurwa, będę tylko jedno powtarzał, Menel, Rynsztok i to, i w kółko to samo powtarza, bo już nie wie, jak teraz mi odpowiedzieć, wiesz, bo on miał na kartce przygotowane, a nie poszło zgodnie z jego scenariuszem, no i chuj. A ja już wielokrotnie udowodniłem, że ja nie potrzebuję scenariusza, bo nawet jak cały stół mnie atakował na jednej z konferencji. Pamiętam twoje słynne filmiki z balkonu też, no nie? Jak tam sobie nagrywałeś takie... Dokładnie, i na flow, a nie cięte, kurwa. Włączam kamerę, lecę na flow, ja się, wiesz, dobrze czuję w słowie
i tyle. Tak samo w ringu się dobrze czuję i w słowie, no i po prostu no, nie mają do mnie podjazdu. Kasio, no ale Marcin wrzuca te swoje filmiki, pokazuje tam swoją siłę ciosu, pał, pał. Także no, jak ty ocenisz te jego umiejętności, które pokazuje na filmikach? No nie, mi się wydaje, że już tam wszyscy ocenili to. Pewnie ty też, no ale wiadomo, jesteś ja dziennikarzem, to lepiej dyplomatycznie się wypowiadać. No tak, zaimponował mi Marcin, naprawdę. Słuchaj, ale no nie oszukujmy się, że Marcin Ajman to jest głośne nazwisko, tak? Walka głośna, no chyba ogólnie z przeciwnika i z nazwiska może być zadowolony, co? No z cyrkowca tak, no cyrkowcowi pokaże jak dostanie w pizdę, no po prostu, no dostanie, naprawdę, pozna kolegów, tak jak powiedziałem na konferencji, pozna kolegów z karetki, tam gdzie chce pracować, pozna ich, tylko że będzie siedział z tyłu, nie z przodu, no i tyle, no mówię, no oby sędzia był w gotowości, bo naprawdę to może się ciężkim nokautem skończyć, bo ja jestem przygotowany naprawdę bardzo dobrze. Aż się zdziwiłem, że mam taką formę, ale to pewnie zasługa moich trenerów, głównie Marka Chrobaka z Sako Gdańsk. Pozdrawiam serdecznie, który stoi nade mną i cały czas kasy szybciej, to, tu nie ma odpuszczania i cały czas mi siedzi. Na początku sobie powiedziałem, kurde, nie no, mogłem trenować gdzie indziej i nie mieć tej presji, bo już od 5 lat nie miałem, bo kiedyś trenowałem, no to wiadomo, wtedy to też traktowałem jako sport, to była moja pasja, kocham dalej ten sport, ale to już nie jest moja pasja, to bardziej zabawa. No i od lat nie trenowałem tak ciężko, jak teraz przez te 3 tygodnie, może niektórzy mówią, że to jest niedługo, ale pokażę wam formę naprawdę. Wczoraj. Żeby się nie zapomina, tak? Wczoraj zrobiłem bieg na 10 km 48-37. Kondycja jest jaka powinna być nawet. No właśnie widzę, że biegasz tam po plaży, tak? Często też. No nie często, ale coś tam stawiasz. Raz w tygodniu mamy tlenówkę zaplanowaną, rozpisaną w treningach. Teraz już ostatnie 4 treningi. Od poniedziałku do czwartku, potem na galę wyjazd i. Kasio, będzie Hollywood, czy będzie szybka deklasacja? 101 twarzy Don Kasio, co ja wam powiem. No, ja jestem przygotowany na wszystko, niczym mnie nie zaskoczy. I wiesz, ja bym chętnie pobawił się Hollywood, tylko wiesz, jak ja zacznę zabawę, to nawet może jak będę go bawił się z nim, to on kurwa, wiesz, powie, o bark mnie boli, o kurwa noga mnie boli, o kurwa głowa mnie boli. Wiesz, jak to El Tos. Czyli więc ty nie chcesz, żeby to walka się tak skończyło, tylko po ciosach twoich? No tak, no wolałbym naprawdę, jeżeli jest to jego marzenie, żeby poznać tych kierowców z karetki, to bym go chętnie tam wysłał. Załatwił mu szybszą wizytę w tej karetce niż planuje. No i tyle. Kasio, słuchaj, kolejka do ciebie jest bardzo długa. Kto tam kolejny się ustawił? No nie wiem, ustawiałem chyba ten Kacper Boński, ale on ładnie się zachował na 15 dopiero. Kacper Boński powiedział na face to face, że chciałby ze mną zawalczyć, jak trochę będzie lepszy, ale na fame ma 15 najszybciej, więc może jak będzie wygrywał swoje walki, to dostanie taką szansę. No teraz pas króla po to zrobiłem, żeby go bronić co galę. W boksie oczywiście ten pas króla jest do zdobycia tylko w boksie i tylko w boksie będę walki toczył. Jeżeli ktoś chce udowodnić królowi i uda mu się to, wtedy rozmyślę inne walki w innych formułach, fich. Na razie to Don Kasio król ustala warunki. Don Kasio jest królem i on ustala warunki. I jak ktoś chce, to zapraszam. Jak mi udowodni, że jestem lepszy, że jest lepszy ode mnie w boksie, to bawimy się dalej. Jeżeli nie, bo jestem przekonany, że jak komuś właśnie zależy, żeby mi wpierdolić, no to chyba i jest przekonany o tym, że mi wpierdoli, to chyba w każdej dyscyplinie, nie? A jest dużo takich osób, nie? No właśnie, no to zapraszam, każdy będzie miał szansę, chyba że no jakiś nieudacznik, kurwa, wiadomo, no to bez sensu się z nim bić, nie? Tak jak kurwa z Roślikiem, który stoły napierdala, żeby sobie poprawić rekord, to stoły wypierdala, bo ma 3-1 rekord, 3 przegrane, 1 wygraną, no to stół musiał pokonać, żeby kurwa 2 mieć. No zjeb, no to tam. A Mateusz właśnie tam siedzi, słuchaj, ale to wykluczasz z nim pojedynek, tak? W najbliższym czasie tak, no jeżeli udowodni, kurwa, że w końcu zacznie wygrywać, ale nie ze stołami, tylko z zawodnikami, to może wezmę to pod uwagę.
Kasio, no dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zdrówka Ci życzę, żeby wszystko było się bez żadnych tam przykrych niespodzianek do soboty. I co, widzimy się w sobotę na gali i po Twoim pojedynku. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.